Hołd pruski był konsekwencją postanowień traktatu krakowskiego, na mocy którego z ziem zakonu krzyżackiego Albrecht Hohenzollern utworzył świeckie księstwo pruskie, uzależnione od Polski, mające pozostawić w dziedzicznym władaniu męskich potomków Albrechta, a w razie ich wymarcia jego braci. Wśród wielu osób zgromadzonych na uroczystości widać niezwykle ważnych dostojników państwowych. Po lewej stronie od Hohenzollerna znajduje się królewska małżonka, królowa Bona. Nie sprawia ona wrażenia osoby szczególnie zainteresowanej ceremonią. Obok niej można dostrzec Annę z Radziwiłłów, księżnę mazowiecką, która w momencie hołdu już nie żyła. Nieopodal wielkiego mistrza widać z kolei dwóch mężczyzn, Jerzego Hohenzollerna Ansbacha oraz Fryderyka II Legnickiego. Na płótnie znajdziemy także Mikołaja Ferbera, który od początku nie wróżył Polsce korzyści w związku z hołdem. Uspokajający go mężczyzna to Krzysztof Kreutzer, dyplomata związany z Hohenzollernem. Na części lewej obrazu dostrzec można mężczyznę w charakterystycznej pozie, który uniesioną ręką próbuje uciszyć zgromadzonych ludzi. Jest to Piotr Kmita, marszałek wielki koronny. Ciekawostką jest, że na obrazie z tańczykiem jest sam autor obrazu, Jan Matejko.